Witajcie na kanale Ma i Gra, Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening produktów takich, które ogólnie nie polecam kupować. Czyli droższe, słabsze i w ogóle takie beznadziejne. Największym oczywiście będzie Morpekowi Union. A czemu mówię, że to jest słaby produkt? No bo tak naprawdę to jest V-Box, tylko zrobili sobie z jednej karty cztery karty i dzięki temu to teraz promo i można sprzedać za więcej. Więc tego typu rozwiązań nie polecam. Myślę, że jak ktoś potrzebuje faktycznie tę kartę, to po prostu kupić single. No ale jak ktoś musi, czy musi, nie musi. No jak ktoś chce, to może kupować. Innym takim produktem jest V-Battle Deck. Po prostu mnie to rozwala, jak Pokémon kopany się zrobiło chamskie. Że karty promo zaczynają być wrzucane do takich produktów. Jak ktoś chce wszystkie karty promo, a ja zbieram właśnie i już w tym Scarlet Violet sezonie nie będę tego robił, bo widzę, jakie to jest trudne, ale w tym sezonie no mnie to poirytowało, bo jeżeli dobrze pamiętacie, Sword and Shield tego nie miał na początku i do Vivid Voltage po prostu Battle Decki były sobie takim deckiem obok, a tutaj od momentu w którym momencie to było? Evolving Skies już miało, nie wiem, czy przed Evolving Skies było jeszcze coś. Wydaje mi się, że coś jeszcze było. Jakiś taki Corviknight Lycanroc? Coś takiego, coś takiego. Zaczęli robić te deki i po prostu same karty przez to są droższe, nie? Bo nachodzą w okolicach pewnie 10 euro. Miał tu pewnie więcej, Melmetal trochę mniej. No są droższe te promki tylko przez to, że produkt, z którego pochodzą, nie jest najtańszy. No i takim zapychaczem jeszcze pokebolowe kule. Może od tego nawet zaczniemy. Ogólnie praktycznie zawsze w tych produktach są paczki, które no nie schodzą Pokémon Company, których jest za dużo i których można się spodziewać przez wiele, wiele miesięcy w jakichś różnych produktach i boxach i tak dalej. Ogólnie jak ktoś chce mieć takiego pokebola aluminiowego, no to fajna sprawa, nie? Takie naprawdę fajne, duże są. No problem tylko w tym, że łatwo je rozwalić, no bo są aluminiowe, nie? W środku mamy zapychacz monetę, tym razem jest Pikachu. Paczki są nie najgorsze. Tego zadrukowali za dużo, tego za dużo. No i Evolving Skies, ale szansa na to, że coś trafimy jest mizerna. Co do samego Pokébola, no to chodzi o to, że łatwo to bardzo zniszczyć, nie? Bo jak już praktycznie to wykrzywimy, to do wywalenia. Otwórzmy sobie może paczki najpierw. Też zobaczcie, jak te paczki są zawsze upchane. Zawsze źle. Paczki są upchane, ale nic ciekawego nie mamy. I no nie raz, nie dwa się zdarzało, że ludzie wyciągali po prostu uszkodzone karty. No, chyba tylko jeden case był fajny z tymi kartami, gdzie był Evolvings? Nie Evolving Skies, Evolving Skies mamy tutaj teraz. Ale Evolutions, o właśnie, o Evolutions mi chodziło. Fusion Strike, to nie jest USA swoją drogą, ale nic tu nie mamy. I Chilling. Takie pokebole schodzą tak od 60 do 80 zł, no bo są trzy paczki plus płacimy za to opakowanie, które do najtańszych nie należy. Oczywiście karton jest tańszy niż aluminium. A w chillingu nie, to jest tak, to jest chilling. Rapid Urshifu. I nic więcej, więc taki lepiej trójpaka po prostu kupić, mamy konkretny set, mamy kartę promo, też mamy monetę, no tylko jedyny minus. Czy minus, nie minus, to nie mamy takiego pokebala. Nie pamiętam, czy w ogóle otwierałem coś takiego na kanale kiedykolwiek, ale wiem, że na pewno kupiłem kiedyś takiego Premier Balla i ten Premier Ball zostawiłem do domu i dzieciaki się nim bawią. Te dwa, znaczy tego drugiego już nie, ale tego może też wezmę. Też sąsiedzi nas nienawidzą piętro niżej, bo będą rzucać tym o podłogę. W sumie muszę przemyśleć, czy to mogę zabrać do domu, czy nie mogę. Ale otwieramy.
Szczerze mówiąc, wziąłem te boosterki, te puszki tylko z ciekawości, żeby zobaczyć, jakie paczki mogą być w środku. Czy faktycznie coś trafimy, czy nie. Cross Switcher był w tej paczce, no całkiem spoko. Drillbur i Cinderace. O, lepszy rzec niż nic. Dobra, teraz mamy Chillinga. Naprawdę ciężko trafić coś w tego typu produktach. Raz, dwa, trzy i cztery. Karta energii. Lucky. O, trzy trenerki. Swego czasu trafić trzy trenerki w paczce to naprawdę był cud. Ale teraz, jak już tyle tego narobili, to nie ma z tym większych problemów. Ok. Tu musimy pamiętać, że odwracamy i tak przekazujemy kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczymy, czy coś wyciągniemy magicznego z Evolving Skies. Fajny test, naprawdę fajny. Co tu mamy? Lorges, holo. No to na dwa takie pokebale, Quick Bola i Level Bola, no to chyba nie ma co nawet oceniać, nie? Jest kiepsko. To teraz otwórzmy sobie tego bydlaka. O jacie, wy widzicie to? Dwie paczki dali kart. Aktualnie muszę zmienić opinię na temat tego produktu. To są naklejki, kodów nie pokażę, bo to rozdam znowu znajomym. Naklejki dam dzieciakom. Ale dwie paczki dali? To zmienia bardzo dużo. No to na pewno te dwie karty nie są tyle wart, bo to obniża ich cenę. No ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie. Monety nawet fajne. Czy teraz monetami się nie gra, nie? Zawsze się gra kostkami. Taki trochę pod fiolet wpadający, ok. No tutaj mamy książeczkę z zasadami, taka... O, ten papier trochę lepszy, taki grubszy. Zawsze to była foliowa. Foliowana... No to taka z folii... mata. Papierowa lepsza, moim zdaniem. To jest chyba ta lista kart, albo jak się gra. Kanterki papierowe. A, jakieś tam tipy. Talia, kod i promka. No kurczę, muszę wam powiedzieć, że troszkę muszę zmienić jednak zdanie na temat tego produktu, no. No nie, no skłamałbym, jakby te dwie paczki nie miały znaczenia. To jest Mewtwo V, promo 223. Mewtwo ma dwie formy promo, z czego jedna z full art i jest Mewtwo V zwykły, Mewtwo V alt art i V-Star i Rainbow V i Gold V-Star. I Rainbow Vista, tak? Czyli w Pokémon Go doszło tych Mewtwo milion 500-900. Zobaczmy, co jest w talii. Czy tu jest coś ciekawego z trenerek? Barry, Lure Module, to jest spoko. Great Ball jest. Raczej takie proste rzeczy widzę. O, Switch. Lury. To chyba też jest ok. Cross Switcher. Haterna. Z Haterną jest tej talii. Ze Starmie. Rare Candy mogliby dać. O, jeszcze jest ten. Lunatona. Dobra. A, z trenerek bym Rare Candy dołożył, skoro jest Haterna. Już nie liczyłem, ile ich było. A tutaj, tu powinniśmy... Właśnie, bo zawsze... Oj, kurczę, połamało mi się. Zobacz. Połamało się. Zawsze w takich taliach były dodatkowe karty promo. No tutaj znowu mata, bo chyba dają razem po prostu. Ale wygląda na to, że tutaj właśnie tej dodatkowej karty promo nie ma. Tylko są właśnie te paczki. I myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to stare dzieje. Karty, znaczy paczki w takich dekach były kiedyś, w czasach Heart Gold, Soul Silver. A pamiętam, bo taką talię mam, sam Bronem sobie kupiłem. I jeszcze chyba brata też coś kupiłem. Wygraliśmy tymi taliami bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy Galarianskiego Miała, Kobalion znowu. Aha, czyli Pidów i Unfezant będą z Pokémon Go. Parę trenerek. Mega Erna jeszcze się tu trafiła. Ona z czego? Z Vivida. Okej. No teraz naprawdę muszę powiedzieć, że jak ktoś wchodzi od zera, to ten produkt nie jest zły. Nie wiem, jakie są ceny niestety,
ale już jest lepiej. Te dwie paczki naprawdę dużo zmieniają. Naprawdę dużo. I ta moneta jest całkiem spoko. Taka biała. Jedyną taką monetę białą to... Wydaje mi się, że coś trafiliśmy w jakimś odcinku. Ale poza tym mam taką z Deoxysem. Tylko, że ona nie jest biało tam fioletowa, tylko biało-czerwona. O, zobaczmy, co w tych dwóch paczkach. Nie obstawiam, żebyśmy trafili coś niezwykłego. Fajnie by było, no bo to naprawdę na plus, ale nie zakładam. Barrel, ratata, numer. Dito. Dito nie mamy. Dragonite V, okej. Okay. No to już jest na plus. Druga dodatkowa fałka dla kogoś. Tu kod. Raz, dwa, trzy i cztery. Okej. Okay. Charmeliony, Spinaraki, Wingpody, Pikachu, Melton, Radiant Blastoise i zwykły Blastoise. No, powiem wam, jestem w szoku. I najlepsze, patrzcie to. A, może trochę za mało pokazuję. Patrzcie to. To są dwa duże pokebole. A to jest talia dodatkowa. Więc jak ktoś naprawdę zaczyna grać, wchodzić w Pokémony, wiecie, tak na spokojnie, to jest, kurde, dobry prezent. To jest coś fajnego. Naprawdę. Czy to są jakieś super hity? Myślę, że Dragonite to tam po 1 euro chodzi. Nie wiem, po ile jest Blastoise, pewnie 7, coś takiego. No ale ten jeden bije wszystko, co było tu, a te dwa i tak biją te dwa, więc... Dobra, no przejdźmy do tego dużego teraz. Te trochę może przesuńmy, o tak. Ok, jest ok. I otwórzmy tego Morpeko. To jest karta do tego Morpeko. Taka promka jeszcze była dodatkowa. Wygląda na to, że w wszystkich V Union produktach jest Profesor Burnett. Nie? Search, dwie karty. I discarduje. A, to by pasowało do tej umiejętności, bo jego się składa, jak karty są chyba zdiskardowane, nie? W sensie te V Union karty. No to niech to sobie tu leży. Morpeko, jeden róg. Drugi róg. A, trzeci, czwarty już sobie nie będę robił jaj. Tak wygląda złożone Morpeko. To jest ta duża karta i o dziwo nie jest oteksturowana, tak jak oteksturowana jest... A nie. Tak samo są oteksturowane. Dałem się oszukać. Myślałem, że to nie jest, a te są. Dobra, połóżmy to na bok. Jeśli chodzi o paczki, to nie jest tak źle. No bo mamy Brillianta, Fusion. Więc otworzymy sobie dwa Fusiony najpierw, a potem dwa Brillianty. Zobaczymy, czy hitami przebije deki z Pokémon Go. No bo powiem szczerze, że nie będzie tak łatwo. Ale naprawdę wiele nie trzeba, żeby przebić to, co było w tych pokebolowych puszkach. Tu mamy Snorlaxa i Dragapult. To bez rewelacji. Blastoise z Pokémon Go oczywiście nie położyłem, no bo wiecie, no. W tamtych setach holosy są standardem. Tak naprawdę to nie jest nawet trafienie. Mandibus, Ninetales, Cheftle, Vullaby, Dupider, Miał, Onix, Shelmet i Elektrod. Czyli nic. I Brillianty dwa. I tutaj mamy już trainer z galery. Pomyśleć, że Brilliant jest jedynym setem z tego roku, który otwieraliśmy, oprócz Pokémon Go. Bo nie było Astrala, nie? Tak stare były te produkty. Chociaż to też mam wrażenie, że ten czas jakoś dziwnie leci dla Pokémonów, bo jesteśmy już w trzecim kwartale, są 4 sety na rok, a ja jeszcze Lost Origin nie otwierałem, który już miał premierę przecież, nie? I Flygon. Ostatnia paka. Mam nadzieję, że coś trafimy. Bo jak nie, to ten produkt będzie jeszcze gorszy. Ale to przynajmniej będziecie mieli dowód nagrany, że tych boksów naprawdę nie warto brać. I chyba faktycznie tu nic nie ma, bo ani się nic nie świeciło, ani nie widziałem czarnej ramki. Dobra, jakieś dwa stadiony, trochę commonów, Castform, Chimchar, Floatzel i Breloom. Fatalny box. Tyle. Cóż więcej można powiedzieć? To jest który róg? To jest tak. Czyli tu jeszcze jest to. Duży produkt, najdroższy pojedynczy produkt miał w sobie tylko to.
dwa jakieś tam pokebole miały te dwie fałki i najlepsze okazały się gotowe talie, które miały dwie paczki i coś tam z nich wpadło. Wiem, że to jest wszystko rachunek prawdopodobieństwa, aczkolwiek wiecie, to wszystko ileś tam kosztuje. I naprawdę jestem zdziwiony, że tutaj były boosterki. Nie czytałem w opakowaniu, co jest, wiecie, ale bardzo mnie cieszy, że takie coś czytają. Dobra, tyle na dzisiaj. Taki sobie mały odcineczek. Trzymajcie się, cześć.